Dobry wieczór, moi drodzy. Zapraszam was na kolejny strumyczek. Także no cóż, kończymy. W sumie kończymy. Co kończymy? W sumie nie wiem, co kończymy. Kończą się święta na pewno wielkanocne. Także dzisiaj poniedziałeczek. Gramy dalej w Dragon's Dogma. Chyba zrobię sobie taką serię, by przejść już tą grę i później sobie zacząć od Ronina. Raczej zacząć tam kontynuować na tym etapie, co zakończyłem. No bo jestem mega wkręcony w Dragon's Dogma i też nie ma co się oszukiwać, że bez sensu, żebym się zmuszał na razie do innej gry. Jak podoba mi się Dragon's Dogma bardziej. Dobra, moi drodzy, w takim razie ja już przełączam się na konsoletę. Okej, jestem, dziękuję. I teraz już przełączam się. Ojeju, Marek już dał komuś wspierającego. Marek, uspokój się z tym wspieraniem, naprawdę, bo ja już się martwię, że ty komuś kartę podwędziłeś. Siemanko Wojtku, witam cię serdecznie. Siemanko. Jak tam święta? Zleciały? Zleciały pewnie szybko. Jeden dzień wypoczynku chociaż dodatkowo był pewnie, nie? U mnie tak było. Dobrze, moi drodzy. Już sobie patrzę. Cześć Marek, uspokój się z tymi donate'ami. Proszę ci, już nie rób tych donate'ów, tych wspierających dla innych, bo ja już się martwię, że ty komuś kartę podwędziłeś płatniczą i po prostu później będzie afera z tego. Także już wystarczy, dziękuję ci bardzo. No, cieszę się, że rozumiesz. Zleciały, no i koniec, nie? Jakoś chciałem bardzo wykorzystać ten czas i po prostu pograć sobie bardziej w Dragon's Dogma. Okej, to jest to, a to nie wiadomo. No dobra, to zróbmy chociaż ten Escort the Oxcart. Niepotrzebnie tutaj zawędrowałem. No w ogóle jak wygląda moja sytuacja z... status... Vocation... Okej, tu po 2... Tu mam 5... To ale tak mi... To nie nabija się równomiernie. Te vocation na Warfarerze. No to ciekawe. Dlaczego tak jest? Okej. To ja chyba będę musiał znów wykorzystać kamień. Ile mam tych kamieni? 3 sztuki. Dobra, to jak 3 sztuki, to wrócimy. Gdzie jest ta misja? Czekajcie. Ta misja jest... Tu. Rest Town. A ja jestem tu. No to tak ciężko trochę. Bo nie ma tu żadnego skrótu, żeby się przenieść szybko do Rest Town. Chociaż mogę z buta pocisnąć. Ponabijać sobie level. A ta druga misja jest... Zaraz zobaczymy. Tutaj. Czyli tutaj muszę gdzieś pewnie podejść. Ale dobra, zróbmy z tego Oxcarta na początek. I pójdę sobie z buta. Będzie najlepsze rozwiązanie. Tensions of High Road. O, dam kwiatki jej, zobaczcie. Dam jej kwiatki. There's more where that came from.
I regret to say I've little. Take care. The road. A co ona lubi? Bo tu zawsze można sobie sprawdzić, co postać lubi. History. I teraz. Ona jest Ulrika, nie? Opal. Masz już Nightbota. O, no to fajnie. To krok po kroku i będziesz miał wszystko ogarnięte. Filtry. Okej. Okay. Human. Szybciej. Jessica? Nawet nie znam tych ludzi. Ulrika. Adorable, beautiful items. Co znaczy beautiful items? Beautiful items. Są jakieś świecidełka? Trochę szkoda mi na świecidełka. Jakiś, dobra, ring, którego nie korzystam na przykład. Chociaż nie. Splendid. Ale to nic nie daje. To nie wiem. To akurat nie wiem, bo tego akurat nie mam, Mareczku. Także ci nie powiem. Nawet nie mam pojęcia. Tutaj powinien być smog. Ja nie wiem, czy tego smoka pokonamy. O, przyleciał. Patrzcie, kurwa, zjawił się. Nie wiem, spróbujemy go pokonać? Spróbujemy. Do odważnych świat należy. Trzeba go ostatecznie rozpierdoli, bo cham się odradza. Muszę go w serce celować. Ale trudno będzie smoka pokonać. Ale mnie kurwa goni! Ale mnie dziabnął. Ja muszę być daleko. Chociaż z tym łukiem to jest ciężko, wam powiem. Tak. Mógłbym wykorzystać tą strzałę, która zabija hitkillem, one hitkillem, ale powiem wam, że szkoda mi trochę. Mam... Oje, ale dostał serce. Dziękuję ci, Wojtku, za tyle miesięcy wspieranka. Ile? Już to? 18 miesięcy? Panie! Siemanko, Olku, witam cię serdecznie. Siemanko, Monia, witam was. Czekajcie, bo się, bo kurwa walczę ze smokiem. Muszę tak zrobić pauzę, bo... Ej.
Nie wiem, ale co mam ci powiedzieć z Nightbotem? No nie, jeśli teraz nie będę instalował na streamie, jak Nightbota masz zainstalować, no. Na Discordzie, bo nawet tego nigdy nie robiłem. Chłopie. Awaria move to może być celowe działanie. Nie no, jak działa, nie? Marek, nie ma, miałeś mi do date'u wysyłać. Dzięki, ale ja ci pomogę z tym, no bo jak mam ci pomóc? Ja pierdolę, Marek. Nie masz wysyłać już do date'ów. Żadnych. Siemanko, Kasiu. Witam serdecznie. Działa, Wojtek. W serducho i uważaj na bomby z lawą. To jest masakra. Bomby i te iskry są najgorsze. Możesz zawsze uciec i odpocząć, by wrócić. Będzie miał tyle energii, ile mu zostawiłeś. Ognisko musi być blisko. A nie zresetuje się, jak pójdę do ogniska? W sumie nie próbowałem tego nigdy. Nie słyszycie? Aha, dobra. Maxel napisał jak tam. Dobra, teraz, bo ja miałem Elgato włączone, bo nagrywałem gameplay jeszcze dzisiaj z tego. Okej, teraz powinniście słyszeć. Teraz słychać, tak. Understood. Marek Maxel napisał zaklinacz oczy. Tak, dziękuję ci, Mareczku, za przypomnienie. On się zawiesił chyba, ale muszę dopiero za godzinę zakroplić. On się zawiesił. No kurde, mam nadzieję, że się zawiesi. I zawiesił się. Zajebiście. Żeby się nie odwiesił. Nie chcę stosować innych czarów. Marek Maxel napisał, jak zrobić komedy Nightbot. Marek, masz commands w ustawieniach w Nightbocie. Commands dokładnie to się nazywa. Tam sobie ustawiasz. Co ile czasu ma być? Tam masz timer nawet, coś takiego w ustawieniach. Powiem ci tak, to jest nie najlepsze pytanie w tym momencie teraz do mnie, bo ci nie powiem. Mogę ci później na Facebooku podesłać, jak to wygląda. Dobra, zawiesił się. Dobra. Trzeba, kurwa, lać bandytę do końca. Zawiesił się na drzewie. Dobrze, kurwa, wreszcie jakieś bugi dla mnie. Oby się nie położył albo coś, bo to zmieni układ pewnie jego ciała. No, położy się. No, będzie pizda. Lać go do końca. Zawiesił się na drzewie i o to mi się podoba. Tak to ma wyglądać. Bo ciężki, smoki są najcięższe do pokonania. A spróbuj.
Patrz, już jest już po ptokach. No nie, tak wysoko się... Co jest, kurwa? Ucieknie? Ucieknie. Ej, no uciek! No co za kutosiosz? No ja już go miałem, nie? Tak miałem dwa razy, ale wiesz, designerem tego zakupu nie jestem, także w razie wpadki no complaints. A jak ci się gra w ogóle? Olku, jak oceniasz tą grę? No, tylko odleciał, nie? Jest po lewej stronie, wrzuć mapę. Za rzeką czeka po lewej. Za rzeką. Tylko czy ja pytanie, czy ja przez tą rzekę przejdę teraz, nie? Nie. Tam jest ptak. Now, what might that be? We ought to take a closer look. On dzień dobry, czy klatki w tej grze są już ogarnięte? Kamilu, są poprawione na pewno. Jak wyłączysz sobie ray tracing na PlayStation, bo mówimy o wersji na PlayStation, nie? Masz tu ustawienia, system, options, graphics i ja wyłączyłem odblokowanie klatek, wyłączyłem ray tracing i motion blur. No i mam zdecydowanie płynniej, zdecydowanie, w sensie nie mam 25-30, tylko mam te 40 klatek. No w mieście spada do tych 30 i trochę poniżej. Są takie urwania, ale no jest lepiej niż było, ale powinno być 60 klatek, nie? Mimo wszystko. Widzisz, za rzeką po lewej, tak jakby ślimaczek ze ścieżek, tam i tam jest. Ślimaczek. To tutaj, tak? Dobra, i tak musimy tam iść. Bo idziemy do misji. Ale co życia zabrał, to życia zabrał, nie? To jeszcze zrobimy ognisko. Do ogniska podejdziemy. Bo chcę to ogrywać, ale nie chcę się denerwować. To nie będziesz się denerwował. Uwierz mi, że nie będziesz się denerwował, bo ja jestem bardzo nerwowy na tym punkcie i bardzo się denerwowałem w Star Wars Jedi Survivor i to mnie bardzo irytowało, te spadki. Spadki masz największe odczuwalne, no czujesz, że chrupie płynność w mieście. Podczas tutaj takich walk na obrzeżach miasta, no nie masz tych sytuacji, nie? Nie masz sytuacji, że wpływ spadku klatek wpływa na walkę z przeciwnikami, nie? Jest w miarę płynnie, no w miarę płynnie nazywam to, że jest ponad 30 klatek, czy tam około 40. Nie ma 60, wiadomo, szkoda, liczę na to, że będzie. Ale no, jest dobrze, nie? No nie będziesz narzekał na pewno. Na pewno nie będziesz narzekał. Poprawiło się coś od ostatniego patcha, jeśli chodzi o FPS? Tak, tak, poprawiły się. Masz teraz około 40, tam 3 FPS-ów. Jak ktoś sprawdzał na konsoli.
jak wyłączysz ray tracing i motion blur, no jest płynnie teraz, no jest zdecydowanie płynniej niż to, co ja pokazywałem na pierwszym streamie z tej gry, nie? No masz szybciutko teraz wszystko. Znaczy szybciutko, no w miarę płynnie, nie? Więc no... Nie narzekam. Naprawdę nie narzekam. To, co teraz widzę na ekranie, to mam przez większość czasu po tym patchu, bo w piątek patch wyszedł. No i kurczę, no grał się świetnie, nie? Gra się świetnie nadal. Tu chyba ktoś potrzebuje pomocy. Ła, kurwa. Zauważyłem go. Gdzie? Jeszcze zaraz cyklop przyjdzie. Thank you, sir. I've been meaning to thank you. 1200, no zawsze coś. To myślę o grze, jest dobra i zdecydowanie polecam, ale nie jest bardzo dobra, czy też kultowa, bo pierwsza... Bo pierwsza, za mało fajnych questów, brak bossów, to są wrogowie, nie bossowie. Battle jest w sumie pusty. Chodzi o miasto bardziej, tobie? Coś w tym jest. Jeśli chodzi o miasto, no może nie jest jakieś tam super, super żywe, nie? Bo jednak te tutaj... To, co jest w tym Vanart, czy jak to się nazywa? Zawsze zapominam tej nazwy. Co w tym się... Vernward. To i tutaj całe obrzeże są bardziej atrakcyjne niż tutaj faktycznie ten Battle, nie wiem jak to się nazywa. Backpaddle, chyba tak to nazywają. Ale to inaczej nazywają w dialogach. Battle, czy coś takiego, jakoś tak nazywają. No, więc... Kurczę, nie wiem w sumie. Czy jest tu bardziej pusto? Może? Trudno mi teraz powiedzieć, faktycznie. Jak to zwróciłeś na to uwagę, to... Może coś w tym jest? Siemanko, Darksbug. Ja właśnie zacząłem w to grać. Przywieźli mnie na jakimś żubrze do stolicy. Chyba początek. Tak, to jest początek. Początek gry i później z tym żubrem możesz się transportować do poszczególnych wiosek z miasta. Z miasta masz dwie wioski, z których możesz się dostać z miasta, w sensie tego Vernward, czyli możesz dostać się do Melf. Stąd tutaj chyba tutaj jest gdzieś ten żubr, a drugi, z drugiej strony żubr, nie wiem, chyba z tej tutaj, przenosi cię do Rest Town, które jest tutaj. No więc przenosisz się w dwa miejsca z miasta, możesz się przenieść. Tutaj i tutaj, nie? Także warto z tego korzystać, z tych żubrów. Backpaddle jest pusty, czy tutaj brak fajnych jaskiń, nowych obszarów? Tylko masa wrogich takich samych i dużych ilościach. Stąd długo się tam idzie. Kurczę, bo tam parę jaskiń, no nie było tyle jaskiń, co właśnie, co na obrzeżach tego Vernward. To racja. Ja na razie się nie spotkałem, bo zresztą no, chyba nie wszystko tu odkryłem w tym miasteczku, w tym obszarze. I też dużo jaskiń nie zwiedziłem. No tutaj jest najtrudniejsza przeprawa, stąd tutaj, nie? Jest taka najbardziej chyba taka bogata jaskinia, z tego co kojarzę. A te tutaj są takie pomniejsze. I tam po prostu jest pusta droga, w sensie już dalej już tam nie przechodzisz. Ślepa uliczka i wracasz z powrotem, nie? A tutaj faktycznie wychodzisz z jednego i wchodzisz w jedno i wychodzisz w inne miejsce, nie? Więc... Jeszcze tak super eksploracji
względem właśnie tego backpaddle, czy to się nazywa? Backpatal? Chyba tak. Jeszcze nie mam tak ocenionej jak właśnie w przypadku tych tutaj terenów, nie? Bo one faktycznie, no tutaj masę rzeczy zwiedziłem w porównaniu do tej lokacji. Być może to po prostu, nie wiem, nie mieli szansy tego dopracować. Może tak było? Cholera wie. Coś w tym jest. Ale czy to mi w tym przeszkadza? Oj, tutaj był gdzieś ten. Ale czy to mi jakoś super przeszkadza? Chyba nie. Ale wiadomo, mogliby to zrobić w takim samym poziomie, co te pierwsze jaskinie z tego pierwszego terenu. Tu masz rację. A tu był smok, nie? I go... Aha, jest. To jest ten sam smok? To nie jest ten sam smok. To jest inny smok. On ma więcej kropek. Mi dał liścia. Ale go sparowałem chyba. Kurwa mać. Co ja tu mogę takiego użyć do uzdrowienia? Chyba nie mogę się ruszać, nie? Generalnie. Żeby użyć, to... O kurwa. Chyba mnie zabije, nie? A mam Wickstone'a? Nie mam. To już mnie zabije. O. Już mnie zabije. To inny, ale ten nie ucieka, bo ja też pamiętam, z nim walczyłem długo, z tym tutaj, co spał. Także przepraszam, że oszukałem, naprawdę myślałem, że tam ucieka. A ten, co uciekł, to się go dopadnie? W sumie nie wiem, nie? Siemanko, Uszak, witam serdecznie. Kurwa. No harm in picking a few. Trzeba się zresetować. Słuchaj, to jest głupie, bo jak jesteś blisko ogniska, to robisz sobie camping i ten... obóz w sensie i masz pełne życie, więc... Te usuwanie życia, nie wiem, czy to ma sens w ogóle w tej grze. Nowy dzień, nowa perspektywa.
Koniec spania. Obudziliśmy niedźwiedzia. O ja! Zamroziliśmy go. Kurwa, dobrze go zamrażają. Tylko dużo życia ma, nie? Marek Maxell napisał jak oczy. Jak oczy? Na razie ci żyją. Dobra, coś tam dostał, ale... Marek Maxell napisał: zabijesz smoka. No nie wiem, zobaczymy. Na razie trzyma cztery kropki. Ciężko będzie, powiem wam. Dobrze, mam to uleczanie, kurwa, na dystans.
Marek Maxell napisał: ja lubię live. Okej. Okay. O kurwa. Ale się wkurwił. No dwie jeszcze, kurwa. Kurwa. Kurwa, trudny jest. Naprawdę trzeba się z nim namęczyć. Jeszcze tamtą porwał. Ja pierdolę. Ja pierdolę, co tu się kurwa dzieje na tej mapie? Ładuj, 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 ładuj. Ała! Kurwa, ale mnie podpalił, jebany śmieciuch. Ostatnia kropka. Ostatni pasek z życiem. Thank you.
Kurwa, trzyma się, śmieć. Jezu, nic nie widzę. Kurwa, coś mnie swędzi. To jest najgorsze, że on się teraz tak ustawił. Dobra, poszło. Ej, 7000 expa tylko? Kurwa, myślałem, że będzie więcej. Dziękuję bardzo. Kurwa, to była epicka walka, naprawdę. Let me get that. Wojciech Palasz napisał o gra daje podpowiedzi, gdzie uderzać. Gra daje podpowiedź, gdzie uderzać? No tak, no jak świeci mu serce, nie? No to w serce trafiasz. No u smoka masz tylko te serce, nie? Ten czuły punkt. Także... No i jak masz magicznego łucznika, no to masz auto naprowadzanie tych strzał, nie? To także to jest... To jest... Spoko. Coś tu jeszcze? Kurwa, myślałem, że więcej rzeczy będzie. Ale dobra. Dobra, to idziemy na misję. Smok już dla mnie groźny. Napisał, ale piszą i mówią, co robić. A no, tak, tak. No, ta gra generalnie jest bardzo łatwa, bo ona jest bardzo... I właśnie przez to jest bardzo przyjemna, nie? Nie musisz się też za dużo natrudzić. No wiadomo, natrudzić się musisz z questami, bo niektóre no, nie są takie, że masz wyłożone od razu od punktu do punktu, gdzie masz się udać, tylko no, musisz się domyślić, co trzeba zrobić, nie? Ja wielokrotnie korzystałem z YouTube'a, bo nie rozumiałem już od questu, co miałem zrobić, nie? Więc jakby budowa questu jest tutaj troszkę bardziej zaawansowana. Marek Maxel napisał, jak zrobić regulator czasowy. Regulator czasowy? To ja nie wiem. That was well thought. There's no one standing who might say otherwise. We mustn't allow ourselves to become complacent. Końcowa walka, nie, końcowa walka będzie jeszcze ostrzejsza, z tego co widziałem. Także też będzie ze smokiem i będzie nawet trudniejsza, nie? Tylko ja mam taką fajną strzałę i chcę ją wykorzystać na ostatnim bossie. On making arrow, że to jest tak zwany one hit kill, nie? Celujesz we wroga i go zabijasz za jednym ciosem. I na właśnie na bosie chcę to zastosować, ale... Czy mi się uda? To masz chyba w ustawieniach Nightbota na stronie internetowej. Tam gdzie go konfigurujesz, masz coś takiego jak timer. Wow.
ale dostał strzała. Aha, tu jeszcze jedna kropka. Nie trafił we mnie stopą. Dobra, czas odpocząć przy ognisku. Doktora Browna z tego, z powrotu do przeszłości. Do przeszłości, przepraszam. Doktor Emmett Brown. Kurwa, chciałem się wysmarkać. Wojciech Palasz napisał tak anon. Cóż mogę powiedzieć, generalnie bardzo fajna gierka i wkręciłem się, pamiętam, tak grubo jak, nie wiem, za czasów jak grałem The Elder Scrollsy w Obliviona albo w Skyrima na przykład, nie? Czuję ten sam klimacik, dobrze mi siedzi ta gra, naprawdę. Sprawdzałem, mam chyba 40 godzin ogranych na playu w tą grę i powiem szczerze, mało która gra potrafi mnie w tak krótkim czasie zaangażować. To jest naprawdę wyjątek od reguły. Jak ja tam mam się dostać? Mogę tam skoczyć? Nie mogę. Z tamtej strony. Tu jest jakieś wejście. Nie wejdę, za wysoko jest. Pewnie z tamtej strony jest jakieś wejście. As a matter of fact, have you always pursued your current vocation over the course of your journey with the Arisen? Bo pamiętam, jak przed premierą, czyli tam w dniu premiery, chyba w piątek, jak grałem, to sobie myślałem, kurczę, boję się, że pogram trochę w tą grę i ją wrzucę do konta, w sensie nie przejdę jej po prostu, nie, bo będzie coś innego, będzie Stellar Blade, może będzie ciekawszy i tak dalej, skończy tego Ronina na pewno, no to życie mnie nauczyło, że nie mam co obstawiać w taki sam sposób. O, to z tego mało korzystałem. To jest fajne, to jest tak, przyczepia, ten prąd przyczepia go do ziemi. O, to jest fajne właśnie. Nie może się wydostać. O, jest przyczepiony. O. I w dupę. Ale dostał heada. O-o. Ale jebnął. O! Powalony. A co oni się biją? Czterdziesty czwarty levelik. Teraz ja muszę iść
jak najlepiej. Chyba dołem, nie? O ile przejdę przez tą wodę. Nie przejdę, bo tutaj był troll, nie troll, tylko cyklop. I można było go chyba przejść, ale teraz nie przejdę. Jeszcze wilki, kurwa. Here we go again. If battle cannot be avoided, it is fight or die. Bo tu ten etap tutaj, w którym jestem, ta lokacja, ona jest na początkowym etapie, nie? Dlatego te wilki też tak szybko pokonuję. Zresztą wczoraj o tym mówiłem. No to wiecie, mam 44 level, a niektórzy już potrafią tą grę przechodzić na 29, czy na 25 poziomie, nie? Więc... no jest różnica, nie? Gdzie ten gryf? Tam jest. Tu jest ognisko, ale chyba nie jest mi potrzebne. Wojciech Palasz napisał, tu nie ma skalowania poziomów. Nie skalują się poziomy. W sensie, jakbym poszedł na przykład do tej lokacji, do Babatal, czy jak to się nazywa? Bakpatal? Bakpatal? To tutaj jest trudno, nie? Jakbyś poszedł na 10 poziomie, stąd szybko śmignął tutaj, nie dałbyś rady, nie? Jest ciężko. Trzeba sobie podlevelować postać, żeby walczyć z nimi. Tak samo teraz ja walczyłem z tym smokiem, co przed chwilą go pokonałem. A ja już z nim walczyłem dwa razy z parę dni temu i miałem 30 poziom, czy tam 20 któryś, i nie dałem rady go pokonać. Więc no, jednak trzeba troszkę podlevelować postać, żeby sobie poradzić, nie? Z tymi stworami. On nie żyje? Nie żyje. Bizonek. Gdzie ja tu już dobra w dół? O, w sumie tutaj byłem kiedyś, ale nie mogłem przejść, bo była jakaś brama zamknięta. Tu jest jakiś skarb chyba na dole. Jeśli mnie pamięć nie myli. Tak. Chyba tak. O, właśnie. Może teraz mi się uda otworzyć te drzwi. Zobaczymy. Tak. Także nie jest nudno, nie? W tym przypadku. Musisz się trochę postarać, żeby sobie podlevelować. No i teraz ja mam tą klasę postaci Warfarer. To się nazywa. Gdzie to się... O, tutaj, nie? I jak on nabija ten vocation, czyli tą rangę, postać, gdzie odblokowujesz sobie umiejętności, to nabija się też w innych rangach, nie? Które masz odblokowane. Więc tylko chyba co druga ranga tego Warfarera podbija się tutaj. No bo już ja już mam tutaj 5 sztuk, a dopiero mam po 2 w pozostałych, nie? Więc, ale to jest on, ta ranga, ta klasa postaci jest do odblokowania gdzieś... Tak trochę końcówka gry, no ponad połowa na pewno. No teren tego Bakpatal musisz, bo trzeba mieć odblokowany. Gdzie jest ta mapa? Trzeba mieć ten Bakpatal odblokowany, sobie przejść przez tą całą jaskinię z tymi goblinami, spotkać takiego typka, pomóc mu w queście i dopiero typka, który daje ci tą rangę, spotykasz w tym mieście Vulcanic Island, nie? Więc no można powiedzieć, że taka powyżej połowa gry na pewno, nie? Czekajcie, zobaczymy teraz, zastosuję sobie tą strzałę, bo tutaj mamy, za tymi drzwiami mam belkę i ona blokuje bramy. Zobaczymy, czy uda mi się... Czekajcie, czy jak zrobię jakoś tak pomysłowo? O, w ten sposób. O, tak. Zrobimy tak i skręcimy sobie. Ej, co jest, kurwa? Ja pierdolę.
Przez bramę przyszedłem, jak to? Jeszcze raz. O. Ej, nie. A jakbym kazał odfrunąć? At once, master. How are we to get through this door? No nie możesz się unieść? No Monia potrafi latać, ale co, nie podleci tam? Wojciech Palasz napisał, nie da się od góry tam dostać? Coś odpaliła teraz, nie wiem właśnie. Właśnie jak od góry, nie? Tutaj... Po skałkach... Zaraz zobaczymy. Nie, nie da się. Tutaj trzeba było podlecieć. Było bez sensu. A tu podlecieć? O. Chyba musiał być magiem, żeby tu wejść. Ej! Rozwaliło się. Ale jajca. To pewnie Monia rozwaliła tymi iskrami. A ja nie mogłem rozwalić. O kurwa. Ale w pułapkę trafiłem. Wow. No kurde, no pomożecie mi czy nie pomożecie mi? Ja pierdolę. O, moja już ma full. Jeśli chodzi o Sorcerera. Wake Stone Shard. Tutaj Ring of... Okej, teraz sobie zobaczymy. Jeszcze sobie odpalę ten przyrząd do szukania Wickstone'ów. Co? There are no Wickstone deficiency. I co, nie widzi w pobliżu żadnych? No dobra. Czy w sumie nic takiego eleganckiego tutaj nie było? Ten pierścień jakiś, który był do przechwycenia. Tu jest jakiś nowy. Ring of Momentum. Boost of Maximum Stamina. Mhm. Marek Maxel napisał, mam już komendy. Elegancko. Cieszę się, że ogarnąłeś temat. Najlepsza gra wszechczasów? Nie, no wszechczasów to chyba nie, ale to na pewno najlepsza gra, w którą w tym roku grałem. To zdecydowanie na tak. Ogarnęli optymalizację, czy dalej tragedia? Czy dalej tragedia z optymalizacją? No tak, jak widzisz, jaka jest optymalizacja. No poprawili, bo było tam 25-30 klatek na konsolach z włączonym ray tracingiem automatycznie. Ja teraz sobie włączyłem ten ray tracing i motion blur i odblokowałem klatki. To mam około tam pewnie 43, coś około 40 klatek, nie? Więc w mieście dalej potrafi przymulić, ale tutaj jest git, nie? Na obrzeżach miasta jest... Marek Maxel napisał, co zrobić, Darek. Jest w miarę płynny. Nie wiem, Marek, no teraz ja streamuję, no co mam zrobić? Mam już komendę, no ale co masz zrobić dalej? No nie wiem, co mam ci powiedzieć. No musisz tam pewnie skonfigurować kolejne rzeczy, albo nie musisz, bo możesz streamować, no. Oho, karpie pierdolone.
Pierdolone harpony. Chociaż one i tak nie są najgorsze. Najgorsze są w tej ostatniej lokacji, tej wulkanicznym obszarze tam. To one są najgorsze. One są mega trudne. Szybko latają i bardzo dużo zadają obrażeń. Widziałem, że to przeciwnik. Bo te są łatwiutkie do pokonania. No, te dwa strzały już nie żyją, nie? Kurwa, ale szybki. Złodziejaszek. Master, I discovered a treasure chest hereabouts during my last journey beyond the rift. Shall I guide you to it? Tylko gdzie to jest? Jak tutaj zaraz mamy misję? A no co zrobić, jak mi się energia spada do połowy i wyżej nie chcę iść? Energia spada w sensie stamina, tak? Jak ci spada do połowy? A, życie! Pasek życia, teraz jak tak jak ja mam, tylko że ja mam 95%, tak? O to ci chodzi. To idziesz sobie do obozu, musisz mieć plecak. Generalnie na początku gry, w pierwszym ognisku, którym zobaczysz, masz plecak w itemkach. I on jest ciężki, więc najlepiej ten plecak sobie oddać twoim pomocnikom. Ja u każdego pauna mam jeden plecak dla każdego, on 7 kilo waży. I ten plecak umożliwia ci to, że idziesz sobie do ogniska. Idziesz sobie do jakiegoś ogniska w pobliżu. Jakie jest ognisko w pobliżu? Łopanie. Szukam ogniska. Tu jest na przykład campsite, nie? I podchodzisz do niego, klikasz tam kółko, czy nie wiem, B. I po prostu otwierasz ten plecak, że otwierasz obóz. I jeszcze raz klikasz tam kółko albo B. Albo na klawiaturze E, bo zgaduję. I po prostu odpoczywasz do poranka albo do nocy. Najlepiej do poranka, bo w nocy to chuja widać, co się dzieje na mapie. I jesteś wypoczęty i masz pełen pasek zdrowia wtedy, nie? Także no musisz co chwilę, jak tylko widzisz te ogniska, od razu widzisz z daleka, że jest taki dym, się tli, to od razu do tego ogniska podchodzisz, żeby sobie zaznaczyć na mapie, żebyś później, jak będziesz przez tą lokację przechodził, to żebyś sobie o to ognisko zahaczył, jak na przykład mobki cię tam zbiją mocno i ci zejdzie ten pasek życia, nie? Bo za każde uderzenie faktycznie ten pasek życia się zmniejsza, kurczy się, nie? Więc ważne jest, żeby sobie co chwilę obozować. 35 poziom. Dobra, jeszcze na ciebie przyjdzie czas, moja droga. Chodzi o to, że mi mobki zabrały energii i mam tylko połowę napełnienia. No to mówię ci, nie? To do obozu, do ogniska i sobie otwierasz obóz. Ja teraz gdzieś nie mam po drodze żadnego obozu. Więc ci nie powiem. Przecież ja już to robiłem parę razy dzisiaj na streamie. Pewnie 15 minut temu nawet wypoczywałem. Tylko musisz mieć plecak, nie? Ale to go dostajesz na początku gry gdzieś tam, przy okazji właśnie, jak ci jest pokazywane ognisko. Czyli nie ma klasycznego leczenia za pomocą potek? No jest, jest, jak najbardziej, nie tylko potek. Bo potki cię uleczą, ale pasek ci się skurczy, tak jak masz w Dark Soulsach, nie? O, widzicie, tam jest ognisko przede mną. I do tego ogniska musicie iść. Czekajcie, bo teraz mam jakąś misję, mam, nie? Potki macie normalnie do leczenia, jak stracicie pasek życia. Tylko to działa tak w Dark Soulsach. Jak masz w Dark Soulsach 2, skurczy ci się pasek życia, nie? Z każdą porażką. Tak samo jest tutaj, że z każdą śmiercią, czy z każdym uderzeniem mobka,
kurczy ci się pasek życia i musisz go uzupełnić, idąc do ogniska, albo wypoczywając w tawernie, albo w swoim własnym domu, którego kupisz w mieście, nie? Czyli ja teraz nie mam paska na 100%. Zobaczcie, że mogę się, nawet nie mogę się podleczyć potką, albo potką, albo macie takie trochę ziarenka do leczenia się. I nie mogę ich użyć, bo mam pełny pasek zdrowia, tylko że skurczony o te 5%, nie? Jak zobaczycie na dole. Więc teraz muszę iść po prostu do obozu, do ogniska i zaraz to odpalę. Co jest, kurwa? But I suppose that's today's just follow after me if you can. Co jest, kurwa? Persu Ragnar, Tensions of High Road. Czy gdzie to było to ognisko? Tam, nie? Zawsze z daleka zobaczycie, że jest taki dym świetli. Więc idziecie sobie, jak nie macie mapy odkrytej i macie jeszcze zaciemnione, tak jak na przykład ja mam tutaj albo tutaj, to idziecie do tego ogniska, żeby później się one na mapie to wam wyświetlało. A, bo ja tutaj byłem zresztą. Okej, okay, ja tutaj byłem. No i co? Podchodzicie do niego, tylko musicie mieć plecak, nie? Make camp. Ja mam 3 sztuki plecaka, bo u każdego mojego pomocnika mam. Robię jest. No i jeszcze popatrzcie przed tym, jaki mam pasek życia, nie? No mam 95% gdzieś tak życia, nie? Robię make camp. Use modest. Dobra. Otworzył się obóz i teraz znów podchodzę tutaj do tego plecaczka Eximin i teraz odpocznij albo do poranka, albo do nocy, nie? Albo mogę sobie zmienić skille, które używam, nie? Ale dobra, ja zawsze robię sobie tam do poranka, nie? Odpoczywam i teraz patrzcie, mam pełny pasek zdrowia, nie? O, już jest pełny pasek, nie? Więc co chwilę, jak wam spada pasek przez mobki, no to musicie się podleczyć w ognisku albo w tym, podleczyć, uzupełnić ten pasek, wypocząć, nie? Żeby to zdrowie, nasz jakby organizm wypoczął, chyba w ten sposób to jest traktowane. No bo nawet jeśli się podleczycie potkami, to nie będziecie mieć tego pełnego życia, nie? Pełnego paska. Więc tak to wygląda generalnie. A gdzie kupię zestaw do obozów? Powiem ci tak, że w większości ja w ogóle nigdzie nie kupowałem zestaw do obozu, ale wydaje mi się, że w mieście na pewno jakiegoś kupca go kupisz. Tam pewnie za jakąś większą kwotę 5000 czy 10, ale on się nie traci. Jak go wykorzystasz, to on nie znika, on nie jest jednorazowy, nie? Go cały czas masz. Wystarczy ci tak naprawdę jeden ten plecak, ale ich znajdziesz, nie wiem, z 20 ja już ich miałem, ale po prostu nie mam miejsca, żeby ich pochować, bo one są ciężkie strasznie. I mam pełno plecaków w schowku u mnie w domu. Więc możecie sobie zobaczyć, on 7 kilo waży ten plecak, nie? Więc ja w ogóle go nie dźwigam, tylko daję go mobkom. Gdzieś znajdziesz go na drodze na pewno. Albo zobacz sobie na YouTube, gdzie są plecaki najbliżej, bo ja ci teraz nie powiem, ale ja naprawdę co chwilę znajduję plecaki. Gdzieś chodzę, trzeba chodzić po całej mapie i znajdować te rzeczy i będziesz miał na pewno kilka takich plecaczków, nie? Mówię, ja już mam ich tyle, że... Kurwa. No i widzicie, uderzył mnie i tam straciłem 1% życia, nie? I teraz, o, teraz mnie babka podleczyła, albo mogłem się potką podleczyć, nie? Zależy. Jak zrobicie help, a macie w swojej drużynie maga albo czarnoksiężnika, no to jak zrobicie help, to oni wam uzupełnią życie czarem, nie? Tak, tutaj ta Hera mi teraz coś tam robi, czar, cyk i mnie uzdrowi, nie? Tylko ja już mam pełen pasek życia. No, teraz mogę szybciej biegać, bo mam taki czar, że mogę szybciej biegać. Więc nawet tych potek nie musicie używać. Ja tylko potek używam, jak jestem w takiej sytuacji, gdzie mój pomocnik mi nie pomoże, bo jest za daleko, nie? Albo ten czar też uzupełnienia zdrowia trwa zbyt długo, więc ja od razu biorę sobie te tabletki albo te... albo ziółka, bo to też od razu bezpośrednio możecie
z zebranych ziółek korzystać i sobie też uzupełniać pasek zdrowia, no albo z takich potek, takich większych buteleczek, albo takich mniejszych zielonych buteleczek, nie? I sobie korzystacie, albo tych tabletek, nie? Naprawdę opcji uzupełnienia zdrowia jest tutaj multum. Czekajcie, bo za chwilę mi przeciwnik wychodzi. O, Prince of Persia. Aha, ten ziomek, no. Monika, do mnie na live, ale już. a gdzie plecak? Dobra, to już ci mówiłem. Siemanko, Odrik. Ja u siebie też mam dużo schowków. W sensie teraz o co ci chodzi? Bo masz taką opcję, że w tawernie, w każdej tawernie za darmo masz schowek swój, nie? Ten swój taki schowek plecak tak zwany, nie? Gdzie możesz tam wszystko chować. I to, co schowasz w tawernie, masz u siebie też w domu. Jak zakupisz dom w tym Vernward, tym pierwszym mieście, za 20 tysięcy, ten domek jest tutaj gdzieś. Gdzieś tutaj jest nasz domek, chyba tutaj. No, nie ma go na mapie. No to tam też możesz sobie chować. I wszystkie rzeczy, one są w jednym jakby miejscu, nie? Więc nie jest tak, że jak schowasz w tawernie, to tylko w tawernie masz te przedmioty, nie? To jest, wszystkie masz w jednym miejscu. Tak jak w Resident Evil chowa się przedmioty i one są w jednym pomieszczeniu. Dzień dobry, majstry. Siemanko, Ugandan, ale w ogóle cię nie widzę. Znów pewnie muszę włączyć czat na żywo. O kurwa! Masz jakieś rady względem rozgrywki? Bo za 10 minut kończy mi się pobieranie na Steam. Gosu, mam... Czekaj, najpierw muszę zabić gobliny. Bo te kurwy już... Gdzie one są? Gdzie te małe kurwiszony są? Już ci mówię. Rady najważniejsze. Nieważne jaką klasę weźmiesz, ja wziąłem łucznika i według mnie łucznik jest zajebisty. Ale ponoć inne klasy typu mag, czy tam wojownik też są spoko. Mi się łucznikiem zajebiście grało. Ja teraz jestem magicznym łucznikiem, więc to jest inna klasa. Ale co do rad, żebyś się nie wkurwił przez przypadek, nie? Z Velkosterks.pl napisał, po pierwsze musisz gryfem odkryć pół mapy podczas walki. Na przykład, to też jest jeden. Ale taki początkowe rada, to co mówiłem przed chwilą Darksbookowi, że korzystaj z ogniska, jak nabędziesz plecaczek, gdzieś go zdobędziesz, to jest jedna z pierwszych lokacji, znajdziesz plecak na pewno. Ten plecak wygląda tak. Przełączę się na monie. Ten plecak wygląda tak, Modest Camping Kit. I go sobie używasz przy każdym znalezionym ognisku. Jak widzisz z daleka, że dym się tam pali, taki dymi się mocno, no to jest ognisko, podchodzisz do tego ogniska, odpalasz i wypoczywasz do poranka. I wtedy cały pasek tobie się zapełnia, tobie życia. To pamiętaj o tym, nie? Więc korzystać z plecaka, który nie jest jednorazowy, bo możecie go używać milion razy, i ogniska. To po pierwsze. Druga rzecz, jak umrzecie, albo was złapie straż i wsadzi was do więzienia i będziecie chcieli zacząć przed tym, jak was ta straż, powiedzmy, złapała. Albo coś was spotkało i po prostu chcielibyście wczytać te wydarzenie sprzed tego, co tam wam się złego wydarzyło, nie? O to mi chodzi. To teraz jest taka sytuacja, czekajcie, ja sobie zapiszę. To jest naprawdę ważne, nie? Bo ja dwa razy się wpierdoliłem i straciłem około 10 godzin rozgrywki, nie? Od razu wam mówię. Wejdziemy sobie do menu i chcecie sobie wczytać opcję i widzicie, kurde, nie zapisało od razu, bo tutaj jest automatyczny zapis. Jak was złapie na przykład straż i wejdziecie do tego więzienia, no to już się zapisało, już jest kaplica, nic z tym nie zrobicie. Ale macie opcję numer 2. Monika napisał na shorty, daj te porady. Spokojnie, ja zrobię. I macie coś takiego jak load from last save i last in rest. Napisał, robisz short poradnik. Ale nie przeszkadzajcie mi teraz, bo ja tłumaczę. Macie dwie opcje. Jak wczytacie load from last save, to
to jest właśnie ten ostatni zapis, czyli jak was straż złapała, no to już tutaj nic nie da rady, bo zrobicie load from last save i jesteście w więzieniu znów. Nie da się. Ale macie drugą opcję. Load from last in rest. To jest moment, gdzie odpoczywacie w tawernie albo w swoim domu. I tam, powiedzmy, do poranka czy tam do nocy sobie wypoczywacie. I wtedy to jest taki podwójny save. Tylko ja zjebałem parę razy, że myślałem, że tutaj chodzi o też ognisko, a nie o to, o tawernę. A nie, nie, nie. Tutaj ogniska nie są liczone. Więc jeśli poszliście do ogniska, rozbiliście obóz i odpoczęliście, to od tego momentu wam nie wczyta. Wczyta wam od momentu, kiedy odpoczniecie w tawernie albo we własnym domku. Więc na to zwróćcie uwagę, że żebyście przez przypadek, mówię, była sytuacja, że wychodzicie z miasta, odpoczęliście w domku albo w tawernie i idziecie na misję. No i ta misja zajęła wam, albo ta wyprawa zajęła wam około 3 godzin. No i wracacie do miasta, coś źle zrobiliście i was straż złapała do więzienia. No i kurde, mówicie, no nie, no wczytało mi się ten last save, nie? Zrobię, no nie da rady, no to zrobię ten last in rest. No i co się okazuje? Że jak przyszliście do tego miasta, to nie poszliście do tego domku swojego czy do tawerny, tylko wczyta wam te poprzednie 3 godziny i całe 3 godziny tracicie. Więc pamiętajcie, że jak zrobicie sobie wyprawę, wrócicie do miasta czy do domku, to od razu gdzie się kierujecie do tawerny albo do domku, żeby wypocząć. Bo później będzie pizda i stracicie czas. Nie? Od razu wam mówię. Jak tam Dogma 2? Zajebiście. Zajebista gierka. Nie patrząc na błędy optymalizacyjne, brak języka i tak dalej, to dla mnie jest 9 na 10. Błędy są, znaczy jakie negatywne rzeczy są, ale to pewnie wspomnę, jak będę tam opiniował o tej grze, jak ją przejdę. Ale jest świetna gra. Najlepsza gra w tym roku, jaką grałem, nie? Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. No harm in picking a few. Daję radę na początek gry, tak. Czy ja dobrze widzę opcja New Game? Ha, czyli jednak dodali w patchu możliwość. Tak, dodali w piątek New Game'a, więc możesz grać od New Game'a, nie? A komp daje radę, czy to na PS5 wersja jest, na PlayStation? Więc na początek mówię wam od razu, nie? Korzystajcie z ogniska, co chwilę się... nawet jak się nawalacie z tym bossem, czyli powiedzmy cyklopem, ogrem i tak dalej i was pokonuje. Ja na przykład miałem pierwszą moją ścianę, to był Minotaur i z nim miałem problemy. To w pierwszej kolejności szukacie w pobliżu ogniska i dopiero na tego Minotaura idziecie. Jak was pokona, to od tego ogniska znów zaczynacie i planujecie, jak możecie go rozpykać, nie? I nawet jeśli, bo to jest tak, że jak on was pokona, powiedzmy ten Minotaur, czy tam Cyklop, czy inny mobek, cokolwiek, no to wam spada tam o 10% ten pasek życia, się skurcza. No to idziecie do tego ogniska, resetujecie się, no i macie, pełen pasek, nie? Więc tutaj też bez obaw, że tak powiem. No, a na kompie jest, ja myślę... Ojeju, no i zjebałem. O kurwa, co jest? Ja na kompie, ja chyba na kompa jeszcze kupię dodatkowo tego Dragon's Dogma, bo tam jest dużo modów i tak dalej, słyszałem. I generalnie, no gra szybciej chodzi ponoć niż na PlayStation. Więc sobie jak przejdę, to chyba jeszcze kupię na Steama. Bo... Aha, oni uciekli. No i generalnie tutaj też wygląda tak sprawa z pieniędzmi, że no je się szybko zarabia, nie? Także tutaj też nie ma, znaczy szybko. Ekonomia tutaj tej gry jest dobrze zrobiona według mnie. Jak ci na coś brakuje, to idziesz na jakąś wyprawę i po prostu się dorobisz do tego, nie? Ale nie ma takiego grindowania na siłę, że musisz
specjalnie grindować na jakimś tam, na jakiejś wyprawie, żeby sobie coś kupić. Jedna wyprawa i praktycznie masz takie przedmioty, że możesz je szybko sprzedać i sobie coś tam ulepszyć albo kupić, nie? Ja to przeszedłem jedną grę od paru lat, już Dark Souls. Ja zaraz dam znać, jak chodzi moje grafia. Jaką masz grafę, Gosu? 4090, kurwa, panie, to będzie ci w 100 klatkach chodziło ponad. On idzie ze mną, czy co? Dobra, spadamy. A gdzie są moi pomocnicy? Nie mam pomocników, jestem sam. Taka misja w samotności. Time to get to work. No, dalej. Super trudno nie była. O, tutaj jest ognisko, ale nie mam swoich pomocników. Nie wiem, gdzie oni są. Prince of Persia to jest. Jak brakuje, to się kupuje w sklepie. Ale czego brakuje dokładnie? Siema, Suna. Mam pytanko. Kojarzysz może, dlaczego w Elden Ringu nie mogę otworzyć tej skrzynki w Nokronie i pokazuje, że nie ma dostępu, bo zawsze ludzie po prostu gadali z Rani i już działało, a mi nie. Bo to jest część misji z Rani, nie? I musisz po prostu chyba z nią porozmawiać po prostu. I questa chyba zacząć w ogóle z Rani, nie? Bo Marka już nie ma, muszę ja okropla napić. A Marek już streamuje, tak? Dobrze przypomniałeś, Bonia, dziękuję ci bardzo. Już zaraz zakroplę oczy. That escort mission was a trap concocted entirely for your benefit. But Augustine is no fool. He had his doubts about his summons to Vermin and hired me. So I looked into the cart that would be escorting him. And lo and behold, I found rather your name was on the list of in short, you had been called in to act the part of the culprit. Mark my words. If you'd carried on with them, you'd not have stood a chance against all that. Aye, methinks I've earned my pay this time. And then some. Now all that remains is to escape this place. I expect still. Józek, witam pana Józka. Jak tam? You must, but why? 'Tis not as though you're the arisen true. Na chwilkę, już przeszedłeś? 'Tis a small world indeed. You've piqued my interest. No właśnie zacząłem wszystko i... Jak teraz do niej gadam, to mówi, że tu nie ma tego znaku klątwy i nic już nie powie, czy coś takiego. Kurczę, powiem ci, że teraz ci nie pomogę, bo już nie pamiętam dokładnie, jak ten proces misji przebiegał. Right. Let's press on. Judging from the flow of air here, the exit can't be... Bo rozumiem, że Radana zabiłeś, tak? I do Nokron City możesz się dostać i skrzynki nie możesz otworzyć, tak? Na to wychodzi. Czy teleport ci się nie otworzył do tego? Bo już nie pamiętam, jak to tam przebiegało to dokładnie. Dobra, gdzie ja muszę iść? Cofnąć się, czy co? A ja tutaj zresztą w ogóle nie byłem, nie? Nie, quest. Find a way out of the cavern. No wodą nie przejdę, bo nie da się pływać. Aha, tutaj chyba. Ja nie wiem, czy ja stąd wychodziłem? Nie. Tu w bok chyba, nie? Albo nie wiem już teraz. Teraz zgłupiałem już.
chyba tu. Właśnie, fajna lokacja znalazłem na południe od Batal. Jest fajny przeciwnik. Mega wielki wąż. O! Bocznych, ja sobie pomijam główne na razie, a dziś odblokowałem magicznego łucznika i ta postać... I tą postać, co może wszystkimi grać. A! O, dzisiaj dopiero odblokowałeś. No ja już sobie nabiłem... Vocation na poziomie 5. Czyli jeszcze chyba 5 kropek mam tego Warfera. Warferera. Zaraz będę. Monika napisał. Już komary odpalone. 1/4 energii. No to Darkzbóg, musisz cofnąć się do miasta najlepiej. Na twoim miejscu cofnąłbym się do miasta i znalazł, poszedł do tawerny i tam na pewno wypoczął. To na pewno. I... Albo na YouTubie sprawdzał, gdzie są plecaki, w jakich lokacjach są plecaki. Wydaje mi się, że nawet chyba map Genie jest pewnie już pod Dragon's Dogma zrobione, gdzie leżą plecaki. I tych plecaków jest mnóstwo po mapie, nie? Leży, także... No to jest jakby mus, nie? Żeby ten plecak mieć. No i najlepiej trzymaj plecak u twojego pauna, którego tworzyłeś, a nie tych pobocznych. Chociaż ja mam dużo plecaków, to dałem wszystkim paunom. Ale zawsze jak oni umrą, jak umrze ten twój pawn, no to zawsze możesz go przywrócić, nie? A tamtych pobocznych już nie przywrócisz, nie? Więc to jest taki komplikacja, że tak powiem. Z Ulvisem nie trzeba rozmawiać podczas questu z Rani. Można zrobić Magic Thief? Jak to się... Magic Thief? Magic Archer, Trickster. Trickster to chyba jest taki, nie? I czy wszystkie się nabijają? No właśnie tak średnio bym powiedział, tak średnio, bo mam już 5 kropek tutaj, a po 2 się podbiły do pozostałych, nie? To tak więc nie wiem, od czego to zależy. One się w tym samym momencie nie podbijają, tylko chyba nie wiem, co drugi level? Co drugą kropkę? Ciekawe, gra przy odpaleniu komunikuje, że najlepsza zabawa z grą jest grając na padzie. Tak, no to się zgadzam. Ja gram na padzie i mi się gra bardzo dobrze. No chociaż strzelanie łucznikiem zwykłym w te takie harpie latające w tym Baba Tal całym, no to jest ciężkie, nie? Albo w tym wulkanik tam, nie wiem jak to się nazywa, Vulcanic Island to się nazywa. To tutaj są naprawdę ciężkie ptaszyny, żeby zwykłym łucznikiem je ustrzelić i napadzie, nie? A jak masz Magic Archera, no to on ma auto namierzanie, nie? Well, this is a right awful place to be cut short. At least you made this out all right. Don't worry, cuz
I'll be fine on my own. After all, I can't afford. We'll see each other again. You can. Okej. O, 12 tysięcy. We are reunited at last, Master. I do hope you encountered no trouble in the cave. Our task is complete. Teraz jak mam wejść tutaj? Wyjść? Aha. O, także, o, znów jestem przy tym samym ognisku, nie? Pamiętajcie, żeby sobie podchodzicie do ogniska, kamp i rozbijacie obóz z plecaczka. Plecak nie jest jednorazowy, więc można go co chwilę z niego korzystać. We've little need for a campsite at present. Let us return once we've grown tired from our labors. Okej, to nie raz, to... Jedwoczok Chimera, aha, okej. Siemanko Paweł, witam serdecznie. Jeszcze mi kurwa teraz na kolacji plomba się dosłownie rozkuszyła. O kurde, idę podpisać. Ja pierdzielę. Trzymaj się zdrówka z zębem, nie? To lepiej do dentysty lecieć od razu. That looks promising. Tak to jest tym jedzeniem święta. Jak zrobić Magic Archera? Można Magic Tifa? Nie, jest raczej, nie wiem, ale wydaje mi się, że nie. Magic, nie wiem, chyba nie. Nie ma Magic Tifa. Jest Trickster, to jest taki troszkę Magic Tif. Jak zrobić Magic Archera? W pierwszej kolejności musisz... Photo Mode... Co ja chciałem zrobić? Jak już masz odblokowane Baba Tal, to idź tędy. Tutaj, nie tą drogą, bo tu możesz mieć zablokowaną bramę. Chyba tutaj nawet, gdzieś. Tylko idź z drugiej strony, tą ścieżką tutaj. Przejdziesz przez jaskinię. Tutaj jest pełno goblinów po prostu. I chyba jeden cyklop do załatwienia. Także, no i trochę tych jaszczurek, nie? No taka troszkę niby trudna ta jaskinia. Po prostu pełna jest przeciwników, ale trudna nie jest. Nie są trudni przeciwnicy. No i wychodzisz z tego Volcanic Island, nie? I trafiasz tutaj gdzieś po drodze na takiego dziadka, co go kręgosłup napierdala. Dajesz mu w zamian takie roślinki, te, które cię leczą, zielone. Te roślinki, które tam zebrałeś wcześniej. Dajesz mu, dziękuję ci za to, nie? I zaprowadzasz, i mówisz, że idzie do domu i chce, żebyś tam go odwiedził, nie? No i ten dom jest dokładnie... Ten dom jest dokładnie tutaj, nie? Także chyba stąd przechodzisz tutaj, sobie najpierw rozbijesz obóz, bo pewnie będziesz obciążony po tym całej jaskini. Wrócasz tutaj tak przez takie skałki na wodzie idziesz, no i rozmawiasz z nim i jego żoną elfką. I od tej żony elfki nauczysz się właśnie tego Magic Archera, ale żeby dostać tego Magic Archera, musisz przeprowadzić jej męża przez całą drogę, przeciwników oczywiście, do miasta Volcanic Island i tam dokładnie właśnie jak już tam zaprowadzisz, to jego żona ci podziękuje i cię nauczy tej umiejętności, tej klasy, nie? Magic Archera. O, gdzieś jest skrzynka, ale nie wiem, ona pewnie jest na górze gdzieś. Wejdę. Trzeba było obrać te jajka. No właśnie, a tam jedna skrupka została i pewnie się ukruszyło na zębisku. Aż mnie zęby zabolały, jak to o tym pomyślałem. Spoko, nie ma sprawy. No nic, czuję potencjał do poradników w tej grze. Belkosterks.pl napisał Aun na chwila Gurbao. Jak na chwilę? Na chwilę Audito, no był, bo jednego ząb boli. Ząb chłopaka rozbolał i co? No nic, będzie musiał iść do dentysty. Czekajcie, quest, to jest kolejna misja. Tutaj nie wiem. Tak szukam jeszcze, co mogę sobie odblokować na mapie.
W sumie mógłbym tutaj wrócić i zobaczyć tutaj ścieżkę, czy coś mi tutaj nie wyskoczy. Nameless Village. O, tutaj byłem. Tutaj coś jest. Może coś fajnego. Z Velkosterks.pl napisał: mnie też dwa bolą, a w jednym mam dziurę, ale za chuja nie ajd do dentysty. Uśmiechnięta twarz z przymrużonymi oczami. Ja bym pod narkozą musiał mieć robione zęby, haha. No to ci zrobi, nie? Ja jestem tak wyczulony, że mi jak normalnemu pacjentowi dają tam jeden zastrzyk, to mi kurwa dają trzy, nie? Bo ja jestem dość czuły. Ale więcej płacisz niestety. Bo nie wiem czasami, czy ta misja, która nazywa się New God's Way, to jest jedna z ostatnich misji. I boję się, że jak ją rozpocznę, to już będzie koniec. Tego się boję, że zakończę tą grę. Take care not to fall. Careful now. I've just recalled. I found a treasure chest near here during my travels beyond the rift. Choppers, master. We have no means of exploiting our enemy's weakness. Czekajcie. Tak sobie myślę, gdzie jeszcze pójść. Stormwind Cave. Korzystam sobie items. We've made it then. What's our first job? Pokaż mapę, to ci powiem, czy zakończysz. Tu jest Baba Tal, nie? Tu jest wyspa wulkaniczna i rozumiem, że ona jeszcze musi być odblokowana. I tutaj jest właśnie misja. W tym miejscu. Flame Bear Palace. Marek Maxel napisał, kiedy koniec gry. Oj, panie. Chciałbym to wiedzieć. Jak dalej pójdziesz, bo masz już, tak, jak dalej pójdziesz, to koniec, bo masz już item od dziada? Tak, mam. No i właśnie boję się zakończyć tej gry. No i widzicie, w mieście to tak wygląda, nie? Że takie, no czuć, przynajmniej jak patrzymy na, jak biegnie postać, nie? Że takie są urwania. Animacji. Więc... Marek Maxel napisał, kiedy koniec live. Koniec live? Wiesz co? Za półtorej godziny najwcześniej, wydaje mi się. Ale chyba tak, za półtorej godzinki. Dobra, to idziemy sobie teraz tam, tu i tu sobie to odblokujemy chociaż. Truly? Indeed. Siemanko, Biper. Marek Maxel napisał, jak oczy. Dobrze, zakroplone. Dziękuję ci, Marku. Monia przypomniała. No wiem, 2 lata temu miałem wyrwany ząb, bo nie chciałem leczyć i nic nie bolało, nawet po wyrwaniu, więc zajebiście i krótko. No, mnie bolało, jak mi znieczulenie zeszło, bo ja miałem długie korzenie przy wyrwaniu zęba. I wtedy mi zaczęło napierdalać. I wtedy poczułem, aha... Bo jak wyszedłem od dentysty, było zajebiście. Najgorzej było, jak znieczulenie zeszło. Dzięki, Monika. Monika, złota kobieta. Mnie brzuch boli, no. To było ciężkie. No, te wilczki to są takie słabe, że nawet mógłbym je kopnąć z buta.
Mogę je kopnąć? O tak, tam wichura odpaliła. A zobaczmy i pójdźmy na tego gryfa. Co? Kurwa, pierdolone. Może odlecę goblinem. Na goblinie polecę. Kurwa. Ja nie chcę, żeby go zaatakowały, bo one tego gryfa rozpierdolą. Oni go rozpierdolą. Wait. Chodź do mnie. Chodź do mnie. Svelkosterks.pl napisał: ja mogłem mieć rękę szytą i nic, jak ktoś miał ranę otwartą to też nic, ale jak se wspomnę o tym dźwięku tych pierdolonych wiertarek, to Żyda? No ja też, nie? Svelkosterks.pl ja tak samo. Napisał rękę w sensie na żywca. Ja miałem tak samo, Ugandan. Odlecę nim czy nie? Dobra. Teraz zobaczymy, czy ja mogę się... Svelkosterks.pl napisał: dajesz Odito cosplay. No pytanie, czy odlecę nim, nie? Dalej, chodź. Lecimy. Kurwa, jeszcze byk go atakuje. Okej. Okay. Items. Svelkosterks.pl napisał: nic mu nie rób, to polecisz, haha. Lecimy. Oh yeah. Regriffing. No. I kto mówił w tej grze, że jest ten? Że jest korytarzowa gra jest, no. Proszę was. Ładna muzyczka. Trochę wkurwiony jest na mnie. Dobra. Ej, może mogą mi nie starczyć. Svelkosterks.pl napisał: chłop ma pamięć krótkotrwałą, ha 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 ha. Kurwa, ale tracę. Svelkosterks.pl napisał: zapomina o Gapowiczu XDDDD. Ej, co jest? Dostał? Ej, dostał od kogoś. Ej, dostał kurwa od kogoś. Ja pierdolę, no dostał strzała kurwa od kogoś. Z balisty. Jeszcze mnie kurwa wilki spierdolone wgryzą. Poczekaj, gryfie. Czekaj, chodź tu. Hopla. Dobra, możemy lecieć. Kurwa, poczekaj, bo pod skrzydłem jestem. Okej, okay, teraz już, jestem gotowy. No, kurwa, śliski jesteś. Svelkosterks.pl napisał: chłop ci Ena Areno wziął jedne wys jeden, hehehe. Myślałem, że będzie łatwiej. Nie, wydaje mi się, żebym go pokonał. Dems, ale kurwa, powiem wam, że mam ostatniego. A wy co robicie, kurwa? Ja pierdolę! Svelkosterks.pl napisał XDDDDDDDDDDDD. Oni mieli siedzieć kurde w domu.
Monika napisał: opanuj te kobiety, bo ci zniszczą lot. No właśnie. No nie, no chwyciłem się, kurwa mać. Odleciał. Wait. Nie atakujcie go. Nie atakuj go, kurwa! Dalej, odlatujemy. Opla. Nie, muszę... Wiecie co? Ja muszę go zaatakować. Żeby on poszedł do mnie. Chodź do mnie, chodź. Chodź tutaj. Wait! Chodź. Chodź, bo zginiesz niepotrzebnie. Chodź. No to odpierdalasz. No i chuj, no i cześć, kurwa. Dzięki wielkie, że im pomogliście. Już poleciał, się przestraszył, kurwa. No. No i dzięki, kurwa. Chciałem sobie polatać na gryfie i... To była walka najbardziej przeciwko formidable foe. No i chuj. No i cześć. Ja zrobię sobie wino jakieś. Muszę tą sytuację zapić. Macie na strzała, kurwa. Ja tu muszę iść. Tu. Understood. Dobra, i tak was na strzała zabiję. I knew you would prevail, master. Let us not get ahead of ourselves. The battle continues. A result to be proud of. No i znów od nowa. No i fajnie. Kaśka83 napisał: tak to jest, jak se baby do teamu bierzesz, tarza się ze śmiechu. Słuchajcie, no wizualne aspekty muszą być. Na stryje musi być ładnie, a z kobietami jest zawsze ładniej. Więc je wziąłem. Nie wiedziałem, że popsują mi misję. Ale trudno, no. Biorę to na klatę. Czekajcie, już pójdziemy do ogniska. Kaśka83 napisał: my to płeć piękna, nie nadajemy się do ataku, tarza się ze śmiechu, tarza się ze śmiechu. Jak, no atakowały właśnie, nie? Kurwa, chciałem tylko odpocząć, a tutaj pełno goblinów. A, jeszcze tutaj jeden gagatek. Make camp. No, także jest jak jest. Trzeba sobie jakoś radzić. Nie, ale ogólnie klawe babki to są. Mogę sobie jakoś ten... Dems. Combine. Items. Combine. O, tu sobie zrobię trzy potki.
This might be worth a read. Kurwa, ja od początku muszę iść. Another statue. Mayhap will yield us all to views. I am attentive and loyal and prefer to remain by your side. 40 Yennefer. Yennefer. Reward 1200, ale za co? Recruit new leaker. Aha. Co nie. A i tak jestem archerem, więc kolejny archer jest mi niepotrzebny. To już bym wolał za maga wymienić. Albo za złodzieja, albo za tego warriora. W jaki sposób ja spadłem? Ja pierdolę. Ingenious. My own master must hear of this tactic. Now that is a surprise. Dalej, chodźcie, bo tu już będę milion. No powiem wam tak, że ten gryf to mnie upierdolił. Zabrał mi z 20 minut. The enemy retreats. It is the mark of a champion to prevail with weapon sheathed. Marek Maxell napisał: zabij go. Trzymaj się moja, do następnego. Dzięki, że wpadłeś na strumyczek. Do jutra w sensie, nie? Bo jutro wtorek. Także koniec świąt, ale streamów początek. Gdzie ja to miałem iść? Tędy. O, albo na przykład u tego kupca może. Spierdalaj, co chcesz ode mnie? Może u tego kupca da się kupić? To jest chyba kupiec. Plecak. Buy. Zaraz zobaczymy. Nie. U niego akurat się nie da kupić, chociaż. O, za 5000. O Jezu. Tylko 3 sztuki, 15 koła. Nie, to bez sensu. To wolę zabić smoka. Kaśka 83 napisał: one bardziej uciekają niż pomagają, ale jaki Charlie, takie aniołki tarza się. Nie, pomagają, bardzo, bardzo pomagają. One za bardzo aż pomagają, wiesz? Także tu nie mogę narzekać. Dobra, spierdalamy. To jest bez sensu. Marek Maxell napisał: ja idę już spać, następnie live. Trzymaj się, Marek, do następnego. Dzięki, że wpadłeś na strumyczek. Dlaczego jak kupiłem nową zbroję, to łażę jak pizda? W jakim sensie? Bo musisz patrzeć na to, że jak bierzesz jakąś zbroję, to żeby po prawej stronie masz logotypy poszczególnych klas. Masz tutaj masz maga, czarnoksiężnika, znak zapytania, maga, łucznika magicznego i trickstera na przykład, nie? Ta korona jest dla tych, więc musisz zawsze zbroję dokupować pod poszczególną klasę. Wolno, aha. Wolno, ponieważ musisz szukać dużo takich złotych, świecących się żuczków. One najczęściej są na drzewie i później je po prostu używać, konsumować i powiększa ci się wtedy zasób plecaka. I możesz więcej dźwigać, możesz większe, cięższe zbroje też dźwigać, nie? Więc jak widzisz jakiegoś żuczka złotego na drzewie, czy gdzieś tam
bo czasami też nawet na ziemi leżą, to po prostu je bierz i kliknij tam use, nie? Żeby skonsumować. I wtedy masz o 0,15 kg większy zasób dźwigania przedmiotów. Więc ja na początku chodziłem samymi szmatami, nie? Dopiero jak sobie tam większego levelu nie nabiłem. No, także musisz na to zwracać uwagę, nie? No i plus jest taki, że na przykład jak jesteś archerem, to bardzo lekkie zbroje masz u elfów. Znajdujesz tutaj wioskę takich, tutaj to jest taka wioska elfów i u nich sobie możesz kupić właśnie w tym miejscu lżejsze zbroje. Ja sobie taką właśnie kupiłem, że jest lżejsza, no a bardziej jest defensywna, nie? Od zwykłej, więc jakby na to też musisz pamiętać, zwracać uwagę, że nie wszystkie, nie wszędzie i nie wszystkie zbroje są idealne pod wagę, nie? Musisz sobie wybrać. Ja lubię być bardziej dynamiczny, bo coś czuję, że jakbym był jakimś warriorem, to by było ciężej niż archerem, nie? Jak się gra łucznikiem. A teraz jak gram tym magicznym archerem, to jest w ogóle zajebiście, bo ten łuk magiczny, on jest leciutki, nie? Też musisz pamiętać o tym, że to są osobne klasy, nie? Magiczny łucznik, a ten... Magic Archer i tu masz Archer, nie? Tu mam Archera, mam na 10, a tu mam na 8 kropek już zrobione. 7 kropek. Jeszcze 3. Żeby odblokować. Aha, no i pamiętaj, że jak zatrudniasz mobków, nie? To patrz im na oczy, nie? Jak będą czerwone, to ich, to najlepiej ich zabij. Zrzuć tam, nie wiem, do wody. Jak takiego będziesz miał, albo zatrudniał, to w ogóle go nie zatrudniaj, bo... To są zarażeni pomocnicy, zarażone pauny tak zwane, taką plagą, które później podczas jak odpoczywasz w tawernie, to wybijają całą wioskę, nie? Musisz też o tym pamiętać. Coś tu jest. Muszę zobaczyć. Z Velkosterks.pl napisał zarażone downy. Zarażone down. Trochę tak. Ale dalej nie mogę znaleźć miejsca do spoczynku... pałacu. Generalnie są dwa spoczynki. Spoczynki, które przesuwają czas, czyli siadasz na ławeczce i wciskasz tam trójkąt albo Y na Xboxie odpada, albo nie wiem jak jest na PC-cie. I wtedy się przesuwa tobie czas, czyli jest tam z nocy jest poranek, z poranku jest tam popołudnie i tak dalej. No i masz też zwykłe wypoczynki, gdzie resetuje ci się życie i uzupełnia, w sensie nie resetuje, tylko uzupełnia ci się ten skurczony pasek. I dokładnie wypoczywasz w tawernie. Tawerna jest naprzeciwko sklepów z broniami, z spotkami i tak dalej, nie? Jak masz główny rynek, to naprzeciwko i patrz sobie tutaj po schodkach takich wchodzisz na górę i masz tawernę, jesteś w tawernie, nie? Takie wejście po schodkach na górę jest, nie? Tu jest sam środek rynku, w tym pałacu Vernord i tutaj w tawernie wypoczywasz, tylko musisz zapłacić
2000 za wypoczynek, nie? Ale mówię, później odblokowuje ci się na wczesnym etapie gry zakup domu w tym Vernord całym i wtedy możesz sobie darmowo wypoczywać bez żadnej konieczności opłaty, nie? A, tutaj ktoś jest. Ja pierdolę, oni nawet nie wiedzą na kogo trafi... O, tutaj jest... skrzynka. Skieletos to są do złodzieja, nie? Dla złodzieja. O, strzały. O, właśnie, jak ktoś jest łucznikiem, to polecam bardzo eksplodujące strzały, nie? Kupować. To jest, kurwa, najlepsze strzały dla łucznika to są właśnie. Tylko trzeba sobie umiejętność odblokować z eksplodującymi strzałami, ale one naprawdę uratowały mi... Uratowały, ale również uprzyjemniały taką rozgrywkę właśnie podczas grania i pokonywania głównych bossów, nie? Typu tam cyklopów, minotaurów i ogrów i tak dalej, nie? O, teraz mogę szybciej biegać. To jest fajne. You're soaked. Do you try not to catch cold? Kurwa, jak mi ucieka ten wilk. Dużo ich jest tutaj. No i widzicie, jak na walkę, to płynność walki nie jest wcale najgorsza, no. Jest w miarę bardzo płynnie. No chyba, że mamy do czynienia ze smokiem, który napierdala jakimiś wybuchami, nie? To jest trochę gorzej. Churns my stomach, this does. You don't... I am in your debt. Go on, take it. I'll not take no for an answer. Proszę bardzo. Siemanko, Maisy. Grałeś w końcu w tego Valo? Co ty? Ja w całe święta gram w tego. W Dragon's Dogma. Siemanko, Piterek. Ja jutro po południu do pracy. O, ja też. Znaczy, ja nie po południu, ale rano też do pracy. Jutro rodacy. Trzeba zapierdalać, na chleb zarobić. Ma lekko. Już mi popsułeś humor. Przypomniałeś, że muszę iść do pracy jutro. Kurwa. Tutaj jest ognisko. Można się... Ja zawsze wypoczywam z tym w ognisku, bo nie dość, że uzupełni wam się pasek życia, to jeszcze dodatkowo macie save'a, nie? W razie czego, jak tam, nie wiem, będziecie się zaraz stłukli z jakimś dużym bossem, nie dacie sobie z nim rady, to zawsze możecie pomyśleć, albo tu wrócę później i szybko go pominę, bo po prostu możecie pominąć bossów i mobków, uciekając przed nimi, tak jak w Dark Soulsach. I później wrócić po prostu tutaj, nie? Ja tak chyba z dwa razy miałem, że musiałem wrócić, bo nie dałem rady na tym poziomie. Na niskim poziomie, jak byłem jeszcze na wczesnym. Jabłuszko. Czy tutaj coś jest? Może tutaj coś jest. Jak da się wejść, to... To tak jęczysz, jęczebuła. Już cię wypuszczam.
Dobra, jestem. Co jest? Whatever it is you need, I shall gladly oblige. Trzeba sprawdzać co chwilę jakieś tam różne schowki, bo czasami tu może być jakaś skrzynka. Tu raczej nic nie ma. Przed chwilą się ciebie pytają, czy chcesz wyjść na dwór. Ty jesteś jakiś pierdolnięty, psie. Ja do pracy w środę dopiero, dlatego taki pijany jestem. Kurde, taki to pożyję. No masz dobrze. Zazdroszczę, zazdroszczę. A, tutaj było. Pominąłbym. Fajnie, fajnie. Też bym sobie tak przyjebał z 2 tygodnie urlopu. Marek Maxell napisał ja wolne. Marek, a ty nie miałeś uciekać? Spać? Wolne. No taki to jeszcze bardziej pożyję. Zobaczymy, co tutaj jest. Jest skrzyneczka na górze. Może warto wszystko przetrzebić. Nie wiem, czy gdzieś tam. Marek Maxell napisał, jak ustawić komendy. Marek, proszę cię, naprawdę. Nie dość, że miałeś iść spać, to jeszcze pytasz o te komendy. Co ja mam ci powiedzieć? Pytasz 10. raz o to samo. Co mam ci powiedzieć, jak ustawić komendy? Już ci powiedziałem. Marek Maxell napisał jak ty. Nie wiem, nie wiem o co ci chodzi. Tutaj byłem. No, teoretycznie tak. Ale nie byłem. Aha. Tutaj też coś jest. Marek Maxell napisał ty jak ustawić komendy. Marek, nie denerwuj mnie naprawdę z tymi komendami. Teraz ci nie powiem jak się ustawia komendy i jakie, co gdzie. Proszę, bo ja cię zaraz zbanuję. Naprawdę, ja przysięgam. Przysięgam, że to zaraz zrobię. Pytasz 10. raz o to samo. Jak wyżej zapytasz, no, możesz mnie zapytać na Facebooku, ale jak będziesz mi spamował tym samym pytaniem, to ja cię zbanuję. Wybacz mi. Dziękuję ci za donaty. Tak, w nagminnej nawet liczbie, że tak powiem. Ale no nie. No kurwa. 10 razy nie będę na to samo odpowiadał i 10 razy nie będę w ciągu pół godziny słyszał tego samego pytania, no. Wy co chcecie ode mnie? Marek! Maxell napisał już nie spamuj już. Marek, jutro masz wolne, masz czas, możesz się szybko obczaić wszystko, naprawdę.
Ugandan, wyślij, jak się ustawia w Nightbocie komendy. Proszę cię. I have a modest talent for spotting materials that can be used to enhance your equipment. 46 poziom. Masz jabłuszko i serduszko. Masz czerwone oczy? Chyba nie ma. Będzie, no. Dokładnie tak jak Ugandan pisze, ja mówiłem kilka razy. Dobra, zobaczymy, jak tam jest na dole. I would have preferred not to have to fight too soon. But at least I know I'm up to the challenge. We must not let down our guard. Gobliny chciały spokojnie pożyć w swoich krzakach, a ja tutaj wchodzę im, niszczę dom. Ten tam w krzakach się chowa. Jeszcze kurwa z butelki dostałem. Ja pierdolę. Tam nie wejdę. Ale tu coś może być. Oj! Kurwa, tych goblinów to jest jak mrówków. Jest. Teraz mi się uzbierało. Ale nie we wszystkich. To ciekawe. Wow, ale placek. Marek, ja mówiłem, żebyś się uspokoił z tymi donate'ami. Dziękuję ci bardzo za wspieronko, ale mówiłem, że nie masz już wysyłać donate'ów, proszę cię. Zajebała w kamień.
No dobra, tu już byłem, nie? Tu już byłem, tu już zwiedziłem. Marek Maxel napisał: lubię się, Anon. No ja też cię lubię, Marek, ale no wiesz, no bez przesady, nie musisz mi wysyłać donaty co chwilę, no bo ja ci też nie pomogę na wszystkie twoje problemy ze streamowaniem, no bo nie jestem alfą i omegą, mój drogi. Ejju. No pewnie chodziło, że lubię mnie, a nie się, chociaż się te pewnie też. No. Staram się domyślić, o co chodzi. Marek Maxel napisał: kto mi pomóc? Kto mi pomóc? No YouTube, no wpisz sobie na YouTubie, jak włączyć, wpisz sobie w wyszukiwarce, jak włączyć komendy Nightbot. Jestem pewien, że znajdziesz film, który dokładnie powie, jak to należy zrobić. Z welkosterks.pl napisał: Anona, znalazłeś to i poradnik znajdziesz. No pewnie, a jak? Właśnie w jakiś sposób musiałeś te poradniki do Eldena znaleźć, nie? Tak samo z Nightbotem. Czy tam z innymi komendami. Kurwa, no powiem wam, że już tutaj większość mam. Tutaj nie mam zrobionego. Przydał mi się tutaj ten kryształ do teleportu, że mógł się przetransportować. No nic. Boję się po prostu, że jak będę dalej grał w tą grę, to zaraz ją przejdę. Dobra, przeniosę się tu i posprawdzam, co tu jest. Sigurd tu jest. Jakiś Sigurda kojarzy, ten od włóczni. Dobra, przenieśmy się do Babatal. Items. Oj. We seem to have a ride without issue. Jak biegać na PS5? Wciskasz po prostu kółko. Raz wciskasz kółko. Biegnie. Marek Maxel napisał: albo na L3, albo na L3, nie? Wciskasz na L3 i szybko też biegniesz. No. Nie masz YouTube'a? Okej, okay, to już w takim razie jakim cudem oglądasz mój film teraz? Warriorem to chujowo wygląda. No, Warrior już pewnie jest ciężki, dlatego jest problem, nie? Dlatego ja sobie wziąłem włócznika. No i pamiętaj o tym, żeby nie przeciążyć postaci. Tutaj jak masz na po lewej stronie wszystkie moje postacie, w tym mnie, to masz ten biały pasek, nie? Average, tak się nazywa? Average, nie wiem. Kurwa, jestem słaby z angielskiego. Chociaż powinien go znać dobrze. I jak będziesz miał już na żółto albo czerwono, no to będziesz się poruszał jak wóz z węglem, nie? Więc warto sobie wysyłać wszystkie przedmioty jakieś ciężkie do twoich pawnów, żeby oni byli tak nie super przeciążeni, ale tak prawie jak ty. Marek Maxel napisał: mam. Oh,
Gdzie ja miałem iść? Okej. To was a glorious success. Once more. There's no one standing who might say. A tu jest jakiś ziomek. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Nie potrzebuję pomocy. Jebany skurwysyny. Tak, go przerzuciły jak wóz. Jak wóz. Jak wór z ziemniakami. O, bardzo wolno się uzupełniają. Do Sigurda. Jestem kozak z angielskiego. Dziękuję ci, Maisie. Te słowa otuchy zawsze się przydadzą. This ox guard was beset by assailants it could not shake. And this is the result. Wrought by the hands of... Marek, już daj spokój, naprawdę. Jak nie potrafisz wpisać w wyszukiwarkę na YouTubie problemu, który masz, to go nie rozwiążesz. Uwierz mi. Tak Ugandan pisze. Napisał w sensie. Ej, jak to? Dlaczego nie trafiło w niego? Gdzie ten Sigurd jest? Tutaj muszę iść tą ścieżką. Ścieżką, którą ominąłem właśnie. Ojeju, jeszcze tego mi brakowało. A co to jest? Z Velkosterks.pl napisał do Bła, a ja zwijam majstry pozdro. Trzymaj się, Ugana, dzięki, że wpadłeś na strumyczek. Do następnego w takim razie. A to jest jakiś cięższy ziomek. Prawie mobek. Gather this. It might be of use. I shan't allow any further harm to come to you. Dobra, padł jebany. A mogę z tobą porozmawiać?
are said to be divine. I heard one survived. You hear a lot of those stories round here. Should you choose to go there in spite of my warning, sir? Pandziarz. Strzały masz nieskończone, czy jak... Strzały są nieskończone, dokładnie. Nieważne, czy grasz zwykłym archerem, czy... tutaj nie, czy tym magicznym, to masz strzały nieskończone. Chyba, że mówimy o strzałach z ataku specjalnego, czyli na przykład jak sobie odblokujesz umiejętność eksplodujących strzał, no to wtedy te strzały eksplodujące musisz mieć, nie? Wystarczy w itemach, nie? Żebyś je posiadał. No, wtedy one są jakby się zużywają, no ale one więcej zadają obrażeń. No to chuj, to już nie wrócimy. Chyba, że się prześpi parę dni. To się wtedy zregeneruje. I've just had a thought. Curious thing. One of my former masters chose to hire only to his rather high. Tam byłem. Alem spadł. Tam byłem. Oła, ale dostałem strzała na łeb. A ci tutaj sobie siedzą? Rumors abound, and if monsters happen to be guarding it, I shan't be afraid. Czyli łucznik jest OP. Nie powiedziałbym, że jest OP, bo... jak podejdzie do ciebie boss, albo jakiś mocniejszy mobek i cię pierdolnie na wczesnym etapie gry, to już jest po tobie, nie? Bo nie masz jak się bronić. Nie jesteś tak tankowy, odporny jak na przykład warrior, nie? Czyli trzeba na daleko po prostu nawalać, kiedy bija się reszta twoich ziomków. Trudno mi powiedzieć, czy jest OP, ale mi się na pewno bardzo przyjemnie łucznikiem gra. Nieważne, czy to jest magiczny łucznik był... O nie, no magiczny jest lepszy, no zdecydowanie. Magiczny jest lepszy i jeszcze dodatkowo... o Jezu. Dodatkowo jeszcze z tą mocą taką, gdzie życie mi odejmuje, ale zabija mocniej większego bossa, nie? Tylko szkoda, że to na smoka tak super nie działa. O kurwa. To jest jakaś jaskinia. We have found the material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. My knowledge from other worlds tells me that a forgotten rift stone lies near here. Shall I lead the way? And I'll let you ahead. Oj, dostała. Oj. Jezu, ja nie wiem. Jeszcze dostałem takiego strzała. Thank you, Arisen.
Ale mocny jest. No i pamiętajcie, żeby sobie zbierać te złote żuczki, nie? Wtedy je sobie bierzecie z itemków, otwieracie, o, mam dwa nawet, i macie mniejszą wagę, nie? Więcej, w sensie więcej możecie udźwignąć. Także warto je konsumować. To już zostaje na stałe. Udźwig. Expression Pure Terror Hands. Come alive at any moment. Co? Kurwa, trochę cykam. Kurwa, tu jest jakiś trudniejszy teren. Coś tam jeszcze jest? Myślałem. O, Mystic Spearhand Vocation, połączenie maga i wojownika. No ponoć on jest taki zajebisty OP, ale właśnie idę po niego, do tego Sigurda chyba, bo on ma tą umiejętność i ma mi ją przekazać. Dobra, trzeba się chyba zrespić. This seems a decent spot for a campsite. Surely a rest can wait till after we've examined our surroundings. No, uciekać mogę, nie? Bo tu jest tak dobre w sumie, że nawet tych uników nie trzeba, żeby ucieknąć przeciwnikom, nie? Bo się w miarę da to zrobić. Z tego co widzę, większych problemów nie masz w grze, więc nie jest źle. Nie, gra jest bardzo przyjemna, więc fajnie się eksploruje te wszystkie tereny. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda, nie? Bardzo przyjemnie. Przyjemna gra po prostu, no. Nie było sytuacji, że naprawdę napieprzałem się 10 razy z bossem. Chyba miałem tylko raz w grze, że 3 razy powtarzałem walkę z bossem, nie? Z Minotaurem na początku gry. No te wilki się szybciej poruszają i są trudniejsze do trafienia, nie? Jakbym był zwykłym łucznikiem. Kurwa, ile one mają życia, to jest niesamowite, nie? To są tak ciężkie do ubicia. Coś tu jest, ale nie wiem co. Piąteczka zbita. Może na górze. Nic nie ma. Też są poukrywane itemy jak w Dark Soulsach, nie? Otrzymujesz je na południe od Bantal. Jest bitwa z jakimś nowym smokiem. Bo ja tego Sigurda, który mi daje ten tego Spearhanda, jak to nazwać, to powinienem go już wcześniej dostać w tej lokacji Melf, ale go nie spotkałem wtedy, więc nie wiem. O kurwa. Jeszcze ten. O, to jest jakiś silniejszy, kurwa. O, panie.
Ten jest silniejszy, ogr. Kurwa. Ja nic nie widzę. Ej, no przeleciało ku pod pachą. O ja pierdolę. Dobra. No, to miał trzy kropki, był cięższy. My word. Never did I dream we would come upon such a rarity. How exciting! My heart is fit to burst. I srebro? Tu nie mogę wejść. Okej. Okay. Kurwa, długa ta droga do tego Sigurda. Wojciech Palasz napisał miedź. Miedź, no. Myślałem, że srebro po wyglądzie. Super giera, gram. No, Daro Mark, zgadzam się z tą, że to jest super gierka. Te wszystkie klasy, co masz odblokowane, to podczas fabuły i zadań pobocznych dostajesz, jak rozumiem. Większość podczas zadań pobocznych musisz je sam znaleźć i odblokować, nie? Być może tam z dwie klasy fabularnie odkryjesz, ale chyba nie. Chyba musisz je samemu po prostu robić zadania poboczne i je odblokować. Ale możesz przejść całą grę podstawową klasą, nie? Podstawową, czyli tym łucznikiem, wojownikiem, magiem i złodziejem. To są podstawowe cztery klasy, nie? Zawsze można bossa tak pokonać, nie? O. Mogę zurlać? Pomogą mi. O kurwa. On zapierdalają tutaj. Jak to trafić? Ale zapieprzają niesamowicie. Zwykłym łucznikiem to miałbym ciężko. Jezu, kto tak się śmieje? Jak w Helldivers. No kto się teraz kurwa śmieje? Smok tam smuteczek, bo pluje jakimś gównem. Kurde, no nie wiem teraz. Zobaczymy, czy w ogóle to odblokuje, nie? Champion to prevail. That was it. Never have I encountered
surprise. No te są ciężkie, skurwysyny. Te są ciężkie ptaszyny. Trzeba uciekać przed nimi, bo jak cię złapią, to też dużo zabierają życia. Dobra, trzeba uciekać, bo jak rozwalą ten płotek, to będzie dupa. No, leć, leć na mnie, leć. No, co za skurwiel, no. I shan't allow any further harm to come to you. Ile on ma jeszcze życia? Jeszcze brakuje, żebyście mnie zepchnęły z góry. Master, my heart knows no greater peace than when I'm by your side. Jezu, gdzie on jest? Pierdolony ptak, kurwa. Jezu, to jest daleko. Masakra na jakiejś górze. Masakra, gdzie to jest? Gdzie jestem? O, jest ognisko. A faktycznie tam jest jakiś smog. Ja pierdolę. Ale patrzcie, mam 60 FPS-ów. Jest jakiś plus. Dobra. Siemanko, Biały Kruk. Szkoda, że nie ma języka polskiego. No tak, to jest duży minus tej gry, że nie ma polskiego, przynajmniej dla mnie i dla, pewnie dla ciebie i dla niektórych osób. Więc no, narzekam na ten aspekt, ale no nie jest on tutaj najważniejszy, nie? Można sobie poradzić bez angielskiego tutaj, nie? Bez znajomości. I te mikrotransakcje tutaj, one są żałosne. W sensie, jakby wam to powiedzieć... Ich w ogóle mogłoby tutaj nie być. To są najmniej przydatne mikrotransakcje, jakie kurwa chyba widziałem w grach. Także za dużo gówno burza na tych mikrotransakcjach była, wiesz? Raz patrzyłem na Twitchu, to gościu ma polski język, ale chyba na kompie gra. A to jest polszczenie po polsku? To ciekawe. Bo chyba pierwsza część ma polski język, to na pewno. O kurwa, ciekawa lokacja. Wojciech Palasz napisał: fanowskie może być. No, dlatego właśnie chciałem sobie na PC-ta kupić, bo tam da się coś z tym zrobić. Ale na konsoli też się fajnie gra, w sensie no nie masz modów, no to jest jakby największy minus. Da się to rozwalić? A, patrzcie, da się. O Jezu. Well, sir.
Kto mnie tam bije? We ought to keep watch, lest we be set upon from behind. Jakaś fajna skrzynka. 6100. Trochę jak w Eldenie, na ostatnim poziomie. This is my first time clapping eyes on such an item. I expect my own master has yet to even discover it. Jestem ciekaw, co jeszcze tutaj jest. Ja tutaj jednak wyjdę. Ja mam tutaj wejść na dół, czy na górę? Już zwątpiłem. Bo ja już... O Jezu, nie wejdę z powrotem na górę, nie? O, tutaj skrzynka jest. O, Fairy Stone. To się przyda. Tu nie wejdę. Mogę wejść. O, widzicie plecak. Można tutaj sobie wziąć plecaczek. Na przykład ja taki plecaczek mogę sobie wziąć i dać nowemu mobkowi. Pomocnikowi. Już trochę jestem obciążony. Gdzie ten plecak? Tutaj give heart. Nie? Jest git. O, skrzynka. Powiem szczerze, że nie wiem, gdzie iść. Ciekawy poziom. Chyba na dół trzeba będzie. Już włączyłem, na dzisiaj mam dość. No czasami tak jest, że jak się przedobrzy to... No ja już dzisiaj chyba z 10 godzin gram. 10 nie, ale 5 na pewno. Też obejrzałem Poor Things, dałbym 7, ale rola Emmy Stone jest cudowna. To widziałem, chyba na Disney Plus jest, nie? Coś tam pokazywali. A to chyba nie dla mnie. To jest dla Sorcera, więc give to Monia. Teraz equipment. Tak, tak, 167, o, ten jest lepszy. Ach, to miało lepsze opierdolnięcie. Zdecydowanie. O. WRC to się nazywa, chyba, nie? W
freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. We must not let down our guard. Dobra, dostał strzała. O, jest włócznik. O. O. Unlocked. Zajebiście. Wystarczyło z nim porozmawiać tylko. Co, z tym smokiem trzeba zawalczyć? You are arisen. Are you not? No. No jestem arisen, a co? Nie widać? Panie. Ogólnie śmieszny film, mówisz? Zobaczę, sprawdzę w wolnym czasie. Czemu nie? W końcu nominowany do Oscara, to coś tam... Jakiś poziom musiał prezentować, nie? Co to są za okrzyki? Griffin Pinion. Ja pierdolę, jestem na jakimś jebanym szczycie. Gdzie to były te schody? Tutaj. A oni chyba walczą na górze. Ten spirchędziarz ma mi pomóc. Co tu się odpierdala, panie? I z górę musieli przyjść. Przydałby mi się lepszy łuk. Muszę lepszy łuk sobie później załatwić. Is there nothing we can do about this obstacle? 2600, 84 000 mam. You can count upon my aim. Emma Stone jest niesamowita. No ja nie jestem fanem Emmy Stone, ale rozumiem, rozumiem ekscytację tą aktorką. Ulala. O panie! Gruczolak! Z gruczolakiem walczyłem. Tylko uciekł. Najważniejsze będzie tutaj po prostu się nie wypierdolić w przepaść. Jezu, gdzie on jest? Kurwa, ile? 6 kropek? Ja pierdolę. Ja nie wiem, czy go pokonam. Let us watch our own carefully to determine our best strategy here.
On jest kurwa trudny do pokonania. Kurwa, zablokowałem się. Trzeba mu nie wyleczyć. Marek Maxel napisał, już jest godzina 22:57. Dziękuję za informację. Gdzie uciekasz, kurwa? Cię chłop zawiesił. Aha, bo ten... Dobra. Bo ta laseczka jest na dole, kurwa. Aż jak padł, kurwa. Zamroziło go w powietrzu. Szkoda, że nie spadł w przepaść, ale to byłaby jazda. To pewnie one hit kill. Jeszcze dwie kropki. Trzy w sumie.
Ojej, ale zjebałem. Ale walka zajebista. Kurwa. Czy on zatrzymuje te moje strzały, czy co? Tam kurwa poszło tego spirchędziarza jebanego. Ostatnia kropka. Kurwa, teraz się nie poddajcie. A mam Wickstone'a? Zaraz zobaczymy. Chyba nie mam. Chujowo. Jak ubrę to... Padnie. No trochę mało expa, myślałem, że będzie więcej. Ale padł. Uff. Recover Arrow to strzała lecząca, tak, 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 dokładnie. Recover Arrow to jak ktoś jest z daleka ode mnie i padł i trzeba go podnieść, to ja strzelam z daleka strzałą ten recovery arrow i go uzdrawiam. Nie muszę do niego podchodzić, nie? Więc to jest dobre przy walce ze smokami. Such treasures are seldom found. Ulpanie. Exciting. My heart is fit to burst. The creature is slain. Yet however many I call, the emptiness refuses to fill. Sigurd. You're the current arisen, aren't you? I pray you do not walk the same path as I have. Sigurd, you're the current arisen, aren't you? 'Tis a style all my own.
A patchwork of techniques. I see it in your eyes, and so I shall teach you a technique. Oh yeah. No to super. Smoczysko pierdolnięte z gruczolakami. To chyba wsio. As a matter of fact. Dobra, trzeba zapisać, bo później będą jajca. Chyba można wracać do domciu. Chociaż tutaj jakaś skrzyneczka jeszcze jest. Jeszcze na dole trzeba coś zwiedzić. Dragon Fate. Chyba muszę sobie ulepszyć zbroję i broń. Ale jestem trochę obciążony. Już wolno biegam. Nie tak szybko jak wcześniej. Także... No ale dobra, słuchajcie. Zakończmy to na dzisiaj, bo się mocno już wkręcam, a nie mogę. I zobaczymy, co będzie dalej. Jutro was zapraszam, oczywiście, jak zawsze, na godzinę 20, także chyba będę dalej grał w Dragon's Dogma, żeby ją przejść, bo już jestem blisko końca i co się będę męczył, nie? Także dziękuję wam bardzo za dzisiaj i życzę wam udanego wieczoru, przyjemnego i jutro przyjemnej pracki, nowego tygodnia i widzimy się jutro o godzinie 20. Także trzymajcie się, do następnego. Papatki.